rynku. Są to radiowozy zakupione w formule 50% na 50%. Na czym to polega? Polega to na tym, że 50% wartości samochodu w tym momencie jest to ponad 200 tysięcy. 50% pokrywa samorząd na podstawie porozumień zawartych między samorządem danej gminy czy powiatu, a komendantem wojewódzkim policji i 50% samorząd. I tutaj dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem powiatowym i miasta Szczecinek udało się nam w tym roku zakupić, w ubiegłym roku, to dosłownie przed końcem roku, dostały nam one dostarczone dwa samochody oznakowane marki Kia Sportage. Są to samochody, widać już w nowym malowaniu, silniki benzynowe o pojemności 1,6 litra, moc 130 koni, napęd na 4 koła, automatyczna skrzynia biegów, z tego co pamiętam, chyba 7-biegowa. Naprawdę już nowoczesne samochody i zostały one, że tak powiem, dyslokowane, jeden z samochodów do ogniwa ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, drugi do Komisariatu Policji w Bornym-Sulinowie. Jeszcze raz chciałbym tutaj zaznaczyć, że to nie byłoby tych samochodów bez wsparcia pana starosty, panów burmistrzów, pana burmistrza, Rady Miasta, Rady Powiatu. Przy okazji chciałbym również tu pani burmistrz jest i podziękować, bo mamy jeszcze jedną taką inwestycję, która cały czas trwa, remont komisariatu w Bornym-Sulinowie. Jest ona już na ukończeniu i tak, że tak powiem, tam pani burmistrz razem z panem starostą bardzo wspierają policję. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze się spotkamy, przy okazji będziemy mogli się pochwalić komisariatem już po wyremontowaniu i wyposażeniu w sprzęty, które tam powinny się znajdować. No ale to jeszcze tutaj zbyt nie jest jeszcze czas, żeby mówić, kiedy to będzie, bo na razie jeszcze nie wiemy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to wsparcie i pomoc. Te radiowozy są bardzo nam potrzebne. Proszę Państwa, ja tak informacyjnie tylko podam, że w 2023 roku radiowozy tej komendy przejechały 1 600 000 kilometrów. Przeprowadziliśmy prawie 12 400 interwencji, to jest, ja sobie tak policzyłem, przepraszam, 33 interwencje dziennie. One nie są do parady, to są naprawdę samochody, które pracują. Pracują, one są ciągle praktycznie w ruchu. I jeszcze raz, jestem bardzo wdzięczny. Myślę, że moi policjanci również są z tego zadowoleni. Będziemy mieli dwa kolejne nowe radiowozy. Dzięki temu mam nadzieję, że przede wszystkim mam nadzieję, że nie będziemy musieli nigdzie pilnie jechać nimi, ale dzięki nim będziemy mogli się szybciej i sprawniej przemieszczać, bo nie ukrywam, że nasze potrzeby są duże. Pomimo tych zastrzyków, no sprzęt jest, no powiem ogólnie, w dobrym stanie, ale mógł być lepszym. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja ogromnie się cieszę, że od lat w powiecie szczecineckim samorządy gminy, powiatu, miasta wspomagają to, co jest związane z funkcjonowaniem szczecineckiej policji. To trzeba zaznaczyć, my wcale nie musimy, dlatego że to jest administracja rządowa, natomiast biorąc pod uwagę to, co wynika z bezpieczeństwa na terenie miasta, naszych gmin, powiatu, istotne jest, abyśmy w tym współpartycypowali i stąd i decyzja samorządu miasta i powiatu o przeznaczeniu na zakup samochodów tych 100 tysięcy złotych. Te samochody są niezmiernie drogie, bo one kosztują ponad 200 tysięcy. Jak pan komendant powiedział, to wyposażenie, wszystko jest niezmiernie drogie. Natomiast chcę też powiedzieć, że w roku ubiegłym, 2023, jako samorząd powiatu szczecineckiego na policję przekazaliśmy 300 tysięcy złotych, ale to te 200 tysięcy złotych to środki finansowe, które od kilku lat są związane z remontem komisariatu policji w Bornym-Sulinowie. Kończymy tą inwestycję jeszcze poprzez zespół szkół technicznych, wykonujemy meble dla policjantów. Chcemy, aby faktycznie policja miała bardzo dobre warunki akurat do pracy, bo komisariat policji w Bornym-Sulinowie odpowiada za Borne-Sulinowo, za Barwice i za Grzmiącej, której nie ma komisariatu, więc to jest dosyć taka duża jednostka i niezbędna.
niezbędny jest, aby ją wspomagać. To, co pan komendant powiedział, policja potrzebuje również tych samochodów, takich busów, tak? Więc to też już są pojazdy, które mają ogromną ilość kilometrów przejechanych. Ja tu publicznie deklaruję, że w roku 2024 postaramy się również w ramach tego Funduszu Wsparcia Policji przeznaczyć środki finansowe na współfinansowanie jednego busa. Cieszę się ogromnie, że możemy dzisiaj właśnie w taki uroczysty sposób o tych dwóch pojazdach mówić, bo faktycznie istnieje pilna potrzeba wymiany tego taboru. To, co kiedyś wymienialiśmy w trakcie budowy tej jednostki, to już ileś lat minęło, pojazdy się zużywają, a wtedy był taki duży zastrzyk finansowania pojazdów i myślę, że tak krok po kroku, jeżeli wszyscy będziemy tutaj przychylni policji, to jesteśmy w stanie w ciągu kilku lat faktycznie też odnowić ten tabor, który jest potrzebny do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych mieszkańców, i taką deklarację również państwu składam. Szanowni Państwo, samorząd szczecinecki, miasto Szczecinek po raz kolejny wspiera Komendę Powiatową Policji w Szczecinku. Ja uważam, że jedną z najbardziej istotnych rzeczy mieszkańców Szczecinka, powiatu szczecineckiego, jest bezpieczeństwo. I oczywiście, jeżeli powstają takie programy, gdzie samorząd ma możliwość wspierania różnego rodzaju inicjatyw, takich, które podnoszą standard bezpieczeństwa, które mają na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, no to ja jako burmistrz, i myślę, wydaje, że reprezentujący tutaj nasze społeczeństwo, spełniam ich oczekiwania. My w budżecie zeszłorocznym nie mieliśmy tych środków, ale oczywiście pan komendant tutaj już uprzedzał, tak jak i w tym roku mnie już uprzedzał, że kolejne pisma wpłyną i że takie zapotrzebowanie będzie. Będę starał się i zrobię wszystko, żeby takich przesunięć w budżecie miasta dokonać. I tak jak w poprzednim roku, takie kwoty, mam nadzieję, że uda nam się wygospodarować. Także ja bym chciał, żeby te samochody służyły Wam w pracy, żebyście też mieli komfort w poruszaniu się, w szybkości działaniu. Oczekiwania mieszkańców są bardzo, bardzo duże. Oczywiście jak się kogoś złapie z mandatem, no to ktoś psioczy, ale z drugiej strony, jak się coś wydarzy, to sami dobrze wiecie. Jesteście pierwsi wzywani i ta szybkość interwencji i szybkość działania jest nie do przecenienia. Także mam nadzieję, że wpłyną one na pewno na komfort Waszej pracy, ale też wpłyną na poczucie bezpieczeństwa i zwiększą bezpieczeństwo w naszym mieście. No nie tak dawno, bo to było w lutym tamtym roku, też były tutaj przekazywane dwa radiowozy i one były finansowane również przez samorządy i w tamtym jeszcze przypadku przez Lasy Państwowe. A w poprzednich latach również otrzymywaliśmy. Jeszcze raz za to wszystko bardzo dziękuję. Dziękuję za przybycie. Jeżeli może pani burmistrz? Proszę bardzo. Panie komendancie, szanowni koledzy samorządowcy, panowie policjanci, wkładu własnego gminy w to przedsięwzięcie nie ma, tak jak pan komendant już tutaj wskazał. Niemniej jednak też wspominał o tym, że jako samorząd wspomagamy i wspieramy remont komendy w Bornym Sulinowie, który zbliża się już końcowi. Ja się bardzo cieszę, że będziecie państwo jeździli bezpiecznym sprzętem, niech on wam służy jak najdłużej i abyście też mogli się zawsze bezpiecznie poruszać po naszych drogach. Dziękuję bardzo kolegom samorządowcom za wsparcie, tym bardziej, że jeden z tych pojazdów trafia do komendy w Bornym Sulinowie. Dziękuję bardzo. Kia Sportage w szczecineckim ruchu drogowym spisuje się w sposób prawidłowy. Napęd na cztery koła ułatwia podróżowanie policjantów w trudnych warunkach atmosferycznych. Nowe silniki wyposażone w turbinę gwarantują sprawne przyspieszenie oraz bezpieczny dojazd na miejsce zdarzenia. Czyli uciek i jeży raczej bez szans. Bez szans, stanowczo bez szans.